i pytanie, które zadajecie od bardzo, bardzo dawna, a mianowicie: czemu nie nagrywasz już z Freezem? Pokłóciliście się? Będziesz jeszcze nagrywał z Freezem? Czy nagrasz jeszcze coś z Freezem? Dlaczego nie nagrywasz z Freezem? Dlaczego nie nagrywasz z Freezem? Masz jakiś kontakt z Freezem? Dlaczego nie nagrywasz już nic z Freezem? Kiedyś nagrywałeś... No moi drodzy, tak szczerze mówiąc, w tej sytuacji nie widzę innego wyjścia, także po prostu zadzwonimy sobie do Freeza, zapytamy go osobiście o zdanie, żebyście wiedzieli, jak było naprawdę. Czekaj, kolesko, zastanawiam się, po co do mnie dzwonisz. A więc tak, Q&A. Dawno nie było, ale dzisiaj jest, także witam was bardzo serdecznie. Z tej strony oczywiście Adrian i dzisiaj, moi drodzy, zrobimy sobie odcinek z pytań i odpowiedzi. Poodpowiadam was na nurtujące was pytania, które zadawaliście mi zarówno na YouTubie, na karcie społeczności, jak i na moim Instagramie. Nazwa w tym momencie wam się wyświetli na ekranie. Serdecznie zapraszam na Instagrama. Q&A bardzo dawno nie było, bo ostatni był 2 lata temu i miał się pojawiać regularnie, ale jakoś tak niestety powychodziło, że tego typu odcinków nie było, za co was bardzo przepraszam. Jeżeli pod tym filmem zobaczę bardzo dużo łapeczek w górę, no to będę wiedział, że takich filmów typu Q&A chcecie oglądać więcej. Także wiecie, co robić, klikajcie lajka tam na dole, kto jest nowy, zachęcam do subskrypcji kanału wraz z dzwoneczkiem. I dzisiaj, jak widzicie, w innej scenerii, bo jestem na moim tarasie za domem. Co prawda pada deszcz, ale bardzo chciałem nagrać to w jakimś innym miejscu, a nie znowu w moim pokoju, bo zakładam, że mógł już się wam znudzić. Więc dzisiaj tutaj oto tak sobie siedzę, no i poznacie odpowiedzi na pytania, które zadawaliście, a niektóre powtarzały się już bardzo dużo razy i pytacie o niektóre rzeczy od bardzo dawna. No w sumie nie ma co się dziwić, że pytacie od dawna, jak ostatnie pytania i odpowiedzi były 2 lata temu. Ale myślę, że możemy już przechodzić do głównej części odcinka, także pytanka z Instagrama, myślę, pójdą na pierwszy ogień, potem weźmiemy te z YouTube'a, no i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale zanim przejdziemy do pytań, to pora na konkurs, najprawdopodobniej największy w historii kanału. Razem z Diablo Chairs organizuje dla was konkurs na fotel gamingowy Diablo X-Ray, warty prawie 800 zł. Co trzeba zrobić, by brać udział? Po pierwsze, subskrybuj mój kanał. Zaobserwuj mojego Instagrama Adrian Yty. Polajkuj post konkursowy na Instagramie. A w komentarzu pod nim napisz w jednym zdaniu, dlaczego to akurat ty masz zostać zwycięzcą konkursu. Wyniki już na początku października. Wszystkie linki wraz z regulaminem konkursu w opisie filmu. Powodzenia! Gdzie mieszkasz? Na Śląsku. Niedaleko Katowic, blisko Tychów, trochę też bardziej w stronę Oświęcimia. Taka tam niewielka wieś. Możecie zgadywać w komentarzach, gdzie dokładnie. Może w sumie ktoś wie, bo gdzieś na pewno taka informacja kiedyś wypłynęła. Ej, tak szczerze, lubisz ATS Crew? ATS Crew to był ten Alek. I jak miał ten drugi? Dzbanek? Coś takiego. Jaką szkołę skończyłeś? A więc chodziłem do technikum o kierunku turystycznym. Konkretnie to był chyba technik obsługi turystycznej, coś w tym stylu. Skończyłem technikum, zdałem mat... Psy mi szczekają, no. Skończyłem technikum, zdałem maturkę, egzaminy zawodowe też bez problemu. No nie przestaną szczekać. Generalnie jakoś to leci. Może się wybiorę na jakieś studia, szczerze mówiąc, to na razie nie wiem, co robić ze swoim życiem. Czemu twoja dziewczyna nie pokazuje się już na filmach i czy pojawi się jeszcze twoja dziewczyna w jakimś filmie? Były takie pytania, ogólnie było takich kilka, pewnie wstawię wam tutaj też screeny z nich. I generalnie w sumie nie wiem, czemu tak jest. Wychodzi tak w ostatnim czasie, że Angelika na filmach się nie pojawia, ale myślę, że w najbliższym czasie może się coś takiego stać. Napiszcie o tym w komentarzu, jeżeli byście chcieli zobaczyć jakiś odcinek z Angeliką, bo dawno nie było. I przechodząc płynnie do następnego pytania, czy nadal jestem ze swoją dziewczyną, czy mam dziewczynę, bo takie pytania też były. No tak, nadal jesteśmy razem. I to już bardzo długo, bo właściwie ponad 3,5 roku. No i generalnie to jakoś to leci. Po prostu co do filmów, czemu nie było z Angeliką, no to najzwyczajniej w świecie jakoś tak nie widziałem okazji, nie miałem konkretnego pomysłu, co by tutaj z Angeliką nagrać. No i też tak powychodziło, no bo ostatni rok generalnie u Angeliki to był rok maturalny. Trochę czasu też musiała poświęcić na to, dodatkowo zaczęła chodzić do pracy, więc to też wpłynęło na to, że troszeczkę mniej czasu miała, więcej się widywaliśmy u niej niż u mnie, a co za tym idzie, mieliśmy mniej okazji, żeby nagrać film, więc kilka takich składowych było, przez co po prostu filmy z Angeliką się nie pojawiały, ale myślę, że w niedługim czasie mogą się pojawić znowu. To tyle, moi drodzy, jeżeli chodzi o pytanka z Instagrama, teraz przechodzimy na pytanka z YouTube'a. Czy ci dziewczyna wali konia? Twoja? Bardzo często. Gdyby nie YouTube, to co byś robił? Tak szczerze mówiąc, nie wiem dokładnie, w 100% się nie potrafię określić, aczkolwiek wydaje mi się,
że zapewne teraz studiowałbym. Na pewno zaraz po ukończeniu technikum zacząłbym studiować, bo nie miałbym, że tak powiem, czegoś, co mógłbym pielęgnować. I zapewne wybrałbym się od razu na studia bez żadnego czekania. Tak, póki co bardziej skupiam się na kanale, a raczej mam zamiar się dopiero bardziej skupić na kanale od FIFA 20. Ale wracając do sedna pytania, to pewnie bym poszedł na studia. Nie wiem, co by to było, może coś związanego z turystyką, czyli coś związanego z tym, co uczyłem się już w technikum. Może całkiem co innego, nie mam pojęcia, szczerze mówiąc, nie zastanawiałem się nad tym, albo inaczej. Zastanawiałem się, ale nie widzę po prostu dla siebie jakiegoś odpowiedniego kierunku na studiach, nie jestem niczego pewien, a ja jestem taki, że jak nie jestem czegoś pewien w życiu, tego typu decyzji, jak studia i tak dalej, to po prostu w to nie brnę dalej, bo nie ma co, że tak powiem, robić czegoś na 50%. Moim zdaniem, jak coś robić, to już angażować się w pełni, a jako, że do studiów nie mam przekonania, tak jak mówię, no to póki co nie mam zamiaru się też żadne angażować. Czy jesteś zadowolony ze swojej pracy na YouTube? Tak zupełnie szczerze, mogę powiedzieć, że po części tak, aczkolwiek wiem, że wiele rzeczy mógłbym robić lepiej i zupełnie szczerze mówiąc, to wiele z tych rzeczy, które mógłbym poprawić, nie jest poprawiane, ponieważ wynika to z mojego lenistwa. Jestem najzwyczajniej w świecie czasami leniem, czasami się czegoś nie chce zrobić, czasami się czegoś nie chce poprawić, ale tak jak mówię, od FIFA 20 chcę się wziąć za wszystko dużo, dużo lepiej. Chcę być dużo bardziej regularny, chcę być dużo bardziej solidny w tym, co robię, powiedzmy w jakimś tam stopniu profesjonalny, ale nie do przesady, bo też jakby chciałbym być totalnie sobą na filmach. Więc generalnie i tak, i nie. Z jednej strony jestem zadowolony, bo zbudowałem sobie jako taki kanał, dla niektórych duży, dla niektórych pewnie mały, zależy jak na to patrzeć. A z drugiej strony nie do końca, bo wiem, że pewne rzeczy mógłbym jeszcze robić lepiej, ale myślę, że chociaż tyle dobrze, że zdaję sobie z tego sprawę, że nie uważam, że wszystko jest ok, tylko widzę jakieś tam błędy i mam nadzieję, że będę mógł je zaraz poprawiać i że wszystko generalnie będzie dobrze. Jak ci szło w nauce, czyli w podstawówce, gimnazjum i dalej? Więc generalnie tak, nigdy nie byłem jakimś wybitnym uczniem, ale nigdy nie byłem też jednym z tych najsłabszych. Zawsze byłem gdzieś tam po środku, szło mi dobrze, ale bez szału. Jeżeli chodzi o przechodzenie z klasy do klasy, to nigdy nie było z tym żadnego problemu, radziłem sobie dobrze. Jedyny problem ze szkołą u mnie to był fakt, że często lubiłem sobie do niej nie przyjść. No, frekwencja w moim wypadku była dość średnia i o tym wiedzą wszyscy nauczyciele, jacy mnie uczyli od podstawówki po technikum, ale generalnie nigdy nie było to na tyle przeszkadzające, żebym na przykład miał problem ze zdaniem do następnej klasy. Generalnie luźno. Masz jakieś zwierzęta? Tak, mam dwa pieski. Jeden jest rasy Border Collie, a drugi nie jest zupełnie rasowy. Po prostu wziąłem go od swojej babci do siebie. No i generalnie mega fajne psiaki. Są to dwie suczki, tak woli ścisłości dodam. Są mega, mega towarzyskie, mega, mega przyjazne i normalnie można by je zagłaskać na śmierć. Kiedy pójdziesz do fryzjera? No moi drodzy, co wy z tym fryzjerem? No chyba aktualnie z moimi włosami nie jest tak źle. Ostatnio zacząłem sobie chodzić do barberka, trochę inaczej się strzyc i myślę, że nie jest wcale tak tragicznie, no. No proszę, powiedzcie, że nie jest źle. O, chyba jednak jest źle, bo aż mi się aparat wyłączył. Co było najgorsze na początku kariery YouTubera? No ta odpowiedź chyba zbyt oryginalna nie będzie, bo jak u większości osób, najgorsze były po prostu same początki. O co tu chodzi? Chodzi tu o to, że większość znajomych, czy też po prostu kolegów ze szkoły, no nie podchodziła do tego zbyt poważnie i niektórzy wręcz czasami się wyśmiewali z tego. I chyba każdy tak miał na początku, że jakby otoczenie kpiło lekko z faktu, że ktoś startuje na YouTubie, ktoś zaczyna coś próbować w internecie. Tym bardziej, że wiecie, jak ja zaczynałem to już 2014 rok, no i pociąg musi przejechać, sorry no. Ile może pociąg jechać? Halo, jeszcze coraz mocniej pada deszcz, nie podoba mi się to. No, wracając, tak jak zaczynałem na YouTubie, to był 2014 rok, wtedy też YouTube wyglądał trochę inaczej. To znaczy, wyglądał mniej profesjonalnie, no i ja też zdaję sobie sprawę, że te moje pierwsze filmy to była po prostu tragedia i muszę się szczerze mówiąc do tego przyznać, no bo taka jest po prostu prawda. No ale wiecie, mimo wszystko nieprzyjemne było to, że niektórzy się tam jakoś podśmiechiwali, że o, YouTuber idzie, o, patrzcie, coś tam, ho, ho, ho. To nie było fajne, ale generalnie teraz, jak tak patrzę na tych ludzi, którzy się ze mnie śmiali, no to dużo lepiej na pewno wyszedłem na tym, że zacząłem sobie już coś robić w internecie, kiedy jeszcze się uczyłem, bo teraz wiele z tych osób pokończyło szkoły i tak naprawdę nie wie, co ma robić ze swoim życiem, albo nie robi nic, albo coś robi, ale nie są z tego zadowoleni. A ja co? Robię coś, jestem z tego zadowolony, tak naprawdę niczego mi w życiu nie brakuje, więc prosta sprawa, 1-0 frajerzy. Czym jest dla Ciebie życie? Bardzo fajne pytania zadałeś, kolego, bo to już drugie Twoje, jakie biorę, muszę tutaj przyznać. Czym jest dla mnie życie? Życie jest czymś, co należy wykorzystać w 100%, czymś, co trzeba bardzo, bardzo mocno sobie szanować, bo ma się je tylko jedno. I nie jestem jakimś tam, nie wiem, mega gościem typu carpe diem, chwytaj dzień, uhu, byle do przodu, korzystaj z każdej chwili, ciesz się chwilą. Nie o to chodzi. Ja lubię sobie, że tak powiem, dużo rzeczy przemyśleć, nie robię czegoś na hura, ale jakby jestem zdania, że jak już coś robię, no to się w to angażuję na 100%, no bo drugiej takiej szansy mogę nie mieć i po prostu z życia korzystam, ale robię to mądrze i umiarkowanie. I tym jest dla mnie życie. Czy zwykły kibic to twój brat? Weź no proszę, nie obrażaj. A tymczasem znowu pociąg jedzie. Pociągi, ciągle, cały czas.
Czy widzisz siebie na YouTubie za 3 lata? I tak, i nie. No szczerze to nie mam pojęcia. To zależy tak naprawdę głównie od Was, zależy od tego, ilu Was będzie. Czy się rozwinę ja, czy się rozwinie mój kanał, czy będę miał dalej taki sam zapał, żeby to robić jak teraz mam, albo nawet większy. Mam nadzieję, że tak będzie i chciałbym na pewno za 3 lata jeszcze coś tworzyć w internecie, tak myślę. 3 lata to nie jest tak dużo, teraz mam 21 lat, za 3 lata będę miał 24, to wcale nie jest jakiś podeszły wiek, że tak powiem, jak na YouTubera. Więc myślę, że generalnie tak, widzę się, ale to też zależy od wielu różnych rzeczy. A teraz, moi drodzy, pytanie, na które zapewne większość oglądających ten film czeka i pytanie, które zadajecie od bardzo, bardzo dawna, a mianowicie... Czemu nie nagrywasz już z Freezem? Pokłóciliście się? Będziesz jeszcze nagrywał z Freezem? Czy nagrasz jeszcze coś z Freezem? Dlaczego nie nagrywasz z Freezem? Dlaczego nie nagrywasz z Freezem? Masz jakiś kontakt z Freezem? Dlaczego odszedłeś nie nagrywasz już nic z Freezem? Kiedyś nagrywałeś z Freezem, odcinki, a teraz nie? Dlaczego? Jaka jest twoja relacja z Freezem? No moi drodzy, tak szczerze mówiąc, w tej sytuacji nie widzę innego wyjścia, także po prostu zadzwonimy sobie do Freeza, zapytamy go osobiście o zdanie, żebyście wiedzieli, jak było naprawdę. Ale jeszcze zanim zadzwonię, to dodam kilka słów od siebie. Myślę, że po tym jak zadzwonimy do Karola, to on to tylko po prostu potwierdzi. Moi drodzy, zapewne wielu z Was kojarzy, że z Freezem coś tam nagrywałem. Ostatni film nasz wspólny był bodajże rok i 3 miesiące temu u mnie na kanale i u Karola też jakoś mniej więcej w takim czasie film, w którym ja wziąłem udział, się pojawił. Wcześniej nagrywaliśmy ze sobą dość regularnie, w jakichś tam odstępach czasowych. Na przykład jak byliśmy na jednym evencie razem, to coś tam sobie nagraliśmy. Ja nawet jeździłem do Freeza. Później po prostu nasze drogi się jakoś tak w miarę rozjechały, jeżeli chodzi o kanały na YouTubie. Jakiś tam powiedzmy kontakt mamy nadal, ale najzwyczajniej w świecie Karol teraz ma mniej czasu, ma swoje obowiązki, swoje rzeczy, które po prostu musi ogarniać. Zresztą, tak jak mówię, zadzwonimy sobie teraz do Freeza i myślę, że to rozwieje wszelkie Wasze wątpliwości, bo pytania o to, czy pokłóciłem się z Freezem, czy między nami doszło do jakiejś spiny, pojawiają się naprawdę od bardzo dawna, pojawiają się na każdym streamie. Jeżeli przejrzycie dokładnie sekcję komentarzy pod moimi filmami, to też praktycznie pod każdym filmem znajdziecie to pytanie. Także, moi drodzy, bez zbędnego gadania, dzwonimy już do Karola, odpalam sobie głośnik w telefonie, no i za moment wszystko się wyjaśni. Eluwa. Eluwani. Co tam? No, jest sprawa tego typu, że nagrywam sobie film. Masz minutkę? No, dawaj, dawaj. No, no więc generalnie, mordeczko, sprawa jest taka, że pełno dostaję pytań, czy my się kiedykolwiek pokłóciliśmy, albo coś w tym stylu, bo ludzie pamiętają, że nagrywaliśmy. Czekaj, czekaj, kolesko, zastanawiam się, po co do mnie dzwonić, my się nie lubimy, nie? A, no faktycznie, faktycznie. To elo, nara. Zartuję, zartuję. No, no i co tam? Co? Nie lubimy się? Czemu się nie lubimy, tak? Czy no podobno ten, no podobno się nie lubimy, bo kiedyś nagrywaliśmy, teraz nie nagrywamy, no i ludzie już, wiesz. Nie no, wiesz, to, że się z kimś nie nagrywa, nie znaczy, że się go nie lubi. Ja tam bardzo cię lubię i nie ma jakiejś tutaj, nie było nigdy żadnej spinki. Ale po prostu tutaj, my sobie działamy w Krakowie, w ogóle praktycznie nie wyjeżdżam z domu, chyba że robimy sobie wycieczki z Werą, no ale to sobie nagrywamy na zapas i właściwie cały content, który tworzymy, opiera się o naszym domu albo o nas jakby w grupie. No więc myślę, że często, nie? Po prostu się gdzieś tam kontakt urwał, kiedyś bardziej się trzymaliśmy, bo ja też nagrywałem mnie i było więcej na to czasu, teraz wiesz, bo i tak to jest w życiu, nie? Czasem się utrzymuje kontakt, czasem nie, no ale my i tak jak i na jakichś eventach widzimy, to zawsze ten się łapiemy. Teraz na meetupie nie było czasu znowu też, bo mieliśmy za dużo roboty, ale ogólnie jest git, tuwa, nie? Dokładnie, tak. Właśnie ja też tutaj tłumaczę ludziom, że po prostu wiesz, w jakiś sposób drogi się rozjechały i tyle, nie? Polec w swoją stronę, no i tak jest, tak to jest. Wygląda, nie? No, no to dobra, generalnie to w sumie na ten moment to tyle. Myślę, że wiecie już po prostu wszystko, nie będzie już żadnych wątpliwości. Także dobra, Karol, nie zawracam głowy. No to dobra, Adrianek. No. Czekaj, bo przywiozłem właśnie kobiecie twisterka i ja wręczam go, a mi odmawia, skupana, a ja lubię twisterki. No. Dobra, no to co? Dobra, pozdrawiam wszystkich widzów twoich. Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy również cały dom ekipki. Pozdro, no. Trzymaj się. Siemanko, cześć. Także wszelkie wątpliwości rozwiane, różne tajemnice wyjaśnione. Jakkolwiek to nie brzmi. Tak czy tak, moi drodzy, myślę, że wszystko już wiecie. Pod tym filmem możecie również zadawać pytania do kolejnego Q&A, także zachęcam do tego. Pisz ta komentarz i zobaczymy, czy wasze pytanko znajdzie się w kolejnym Q&A. I umówmy się, że po biciu 3000 łapek w górę pod tym filmem kolejny Q&A na kanał wiedzie. Na pewno będę was też pytał o pytania na Instagramie, tam chyba nawet łatwiej się załapać, więc wbijajcie też na Insta. Adriany, ty. Zachęcam serdecznie do followowania. No i co, moi drodzy, w tym Q&A to na tyle. Subujcie kanał dzwoneczkiem, jeżeli tego jeszcze nie robicie. No i co? Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, na razie. Biona, cześć! I w ogóle patrzcie, moi drodzy, jakie poświęcenie. Tutaj jest komputer specjalnie zniesiony na dół, monitor specjalnie zniesiony na dół, klawiatura, myszka, mikrofon, który był pociągnięty kablem tam na taras, że mógł sobie to dla Was nagrać, bo jak wiecie lub też nie, mój aparat nie ma opcji podpięcia zewnętrznego mikrofonu i słychać mnie fatalnie, tak jak teraz.
Także łapka w górę za poświęcenie i trzymajcie się teraz już. Pa, pa, yo!